Dzień dobry. Trochę się nie widzieliśmy, no ale jestem. Dziwnie w ogóle mi się mówi do kamery po 3 miesiącach przerwy, więc podejrzewam, że ten vlog będzie krótki. Trochę jestem jeszcze chora. Od 2 tygodni walczę z jakimś grypskiem, wirusem czy cholera wie czym. Stąd też nagrywam dopiero w sobotę, mimo że myślałam, że uda mi się w tygodniu. Dzisiaj mam bardzo domowy dzień, co zresztą widać. Nie będę się za dużo rozwodzić na temat ostatnich 3 miesięcy. Jedyne co powiem, to, że dobrze wiecie, że YouTube nie jest moją pracą, dzięki której płacę rachunki itd., itd. To jest hobby, to jest coś, co sprawia mi frajdę, coś, co sprawia mi przyjemność. Więc w momencie, kiedy pewne priorytety w życiu się zmieniają, automatycznie rzeczy, od których nasza codzienność nie zależy, schodzą troszeczkę na drugi plan. No i właśnie tak się stało z YouTube'em, tak się stało w ogóle z całym Sunshine Naska w internecie, bo ani mnie na Facebooku nie było, ani na Instagramie, nigdzie. I dawno nie nagrywałam, bo mnie już ręka boli. Także nie mam się zamiaru po prostu jakoś nie wiadomo jak tłumaczyć, po prostu no czasem tak w życiu jest, że trzeba pewne rzeczy poświęcić z różnych powodów i tyle. Ale jestem. Trochę to dłużej trwało niż myślałam, ale też nie chciałam siedzieć do was, siedzieć przed kamerą i gadać do was bez energii, bez uśmiechu, bez jakiejkolwiek ewidentnej chęci na cokolwiek, bo nie oglądałoby się tego wam przyjemnie. Więc zamiast was torturować i zniechęcać do siebie, stwierdziłam, że nie będę nic robić na siłę. Czas na to przyjdzie, no i wracam do was. Także mam nadzieję, że jakoś mi wybaczycie tą przerwę i że nie było żadnego ostrzeżenia, no ale nie było nawet dla mnie też żadnego ostrzeżenia, więc no. I tak to zostawmy. Dziękuję, że większość z was nigdzie nie uciekła, że cały czas dostawałam gdzieś wiadomości. One mi wyskakiwały, ale wiedziałam, że nie mogę się pół na pół odciąć. Nie mogę odpisywać na wasze wiadomości, na wasze maile, a nie kręcić, więc i też powiem wam szczerze, że nawet no nie chciało mi się nigdzie logować, więc dzisiaj jest dzień, gdzie zaraz po raz pierwszy odpalę moje Sunshine Naskowe konto na Gmailu od końca czerwca, początku lipca. Pierwszy raz zaloguję się na Sunshine Naskowego Facebooka od również początku lipca. I zaraz zacznę odpisywać na wasze wiadomości. Tu już mam właśnie gotowe, mam kawkę i będę zaraz... Już się dobijają wszyscy. I będę zaraz do was odpisywać. Coś tam wam pokażę z tego dzisiejszego dnia, ale będzie on raczej spokojny, bo jeszcze się leczy. Tyle słowa wstępu. Jo! Jak widzicie, ogarnęłam trochę mordkę, żeby była bardziej wyjściowa. Poodpisywałam na razie na maile, które dostałam na... Po prostu na maila jeszcze nie ruszyłam wiadomości, komentarzy ani Facebooka. Po prostu jest tego tyle, że szok. Co jestem pod wrażeniem, że przybyło, mimo że mnie nie było, przybyło mnóstwo subskrypcji. Oczywiście sporo też odeszło, co się spodziewałam. No ale jednak ludzie nadal subskrybują, mimo że mnie nie ma, więc powiem wam, że trochę mi to dało kopa. I w ogóle stwierdziłam, że po tym, że cały zeszły weekend przeleżałam w łóżku, bo miałam temperaturę i wszystko i większość czasu ostatnio spędziłam z tym grypskiem, leżąc i nic nie robiąc, to spadam właśnie do Ikei. Już słyszycie, jestem, tracę oddech po prostu mówiąc. Spadam do Ikei, parę rzeczy muszę kupić i wezmę aparat ze sobą na wszelki wypadek. Nie wiem, czy coś nakręcę, zobaczymy, co się uda.
i się po prostu będę do Was odzywać. Także taki trochę spontan, trochę nie, bo miałam w planach IKEA w ten weekend, ale niekoniecznie teraz o tej godzinie i niekoniecznie dzisiaj. No ale uciekam. Ja się pokażę później. No siema. Nie odezwałam się z IKEA, bo w ogóle jakoś tak się wyłączyłam kompletnie. Bardzo dużo czasu tam spędziłam i się zrobiło późno i zanim dojechałam do domu i jest za 29. Puu. Trochę rzeczy kupiłam. Kupiłam sobie toaletkę, tylko że jednak nie kupiłam prawdziwej takiej typowej toaletki stolika, tylko coś innego. Tu mam jeszcze dwie części do tego. Jakieś duperele to kupowałam. Potrzebowali talerze takie głębsze, jak makaron robię czy coś. Ktusy kupiłam. I jakieś tam bzdety. Także nic jakiegoś tam specjalnego. Się chyba wezmę od razu za skręcanie i będę miała z głowy. Jutro będę od rana dalej odpisywać na Wasze wiadomości, no bo dzisiaj już jest trochę późno. Także jeszcze jutro do Was pogadam, jeszcze jutro trochę pokręcę rano i wtedy po południu albo wieczorem się ten vlogas pojawi. A teraz idę się ogarnąć, bo padam z nóg. Siemano. Tak dzisiaj pięknie wyglądam, oczywiście w cudzysłowie. Kończyłam skręcać toaletkę, oczywiście ostatecznie nie kupiłam, nie wiem czy wam powiedziałam, nie kupiłam toaletki, po którą pojechałam, tylko kupiłam półki. Stwierdziłam, że bardziej potrzebuję miejsca, żeby pochować rzeczy, niż żeby faktycznie normalnie siedzieć, więc sobie wszystko takie składa na krzesełku tutaj kupię, żeby je chować. Potem wam jeszcze pokażę dokładnie. No tak to wygląda na razie, takie kupiłam po prostu minion. takie coś kupiłam. No ale muszę to jeszcze poukładać wszystko i ogarnąć i dopiero wtedy wam pokażę. To wszystko będzie w tym vlogu, bo idę zaraz gotować obiad i jeszcze trochę i będzie koniec niedzieli. A dzisiaj już tak nie będę nic ekscytującego robić. Muszę się trochę, wiecie, powoli i delikatnie z powrotem wrzucić w to nagrywanie całe. Dzisiaj jak na razie biegałam po prostu cały dzień, miałam parę rzeczy do ogarnięcia, więc nie podpisywałam jeszcze na wiadomości, ale wieczorem usiądę i będę odpisywać dalej. I to tyle chyba na razie. Nie wiem o czym do Was jeszcze pogadać. Muszę się rozkręcić. Muszę usiąść i w ogóle zacząć planować jakieś porządne filmy dla Was na ten tydzień. Więc jak macie jakieś życzenia, to piszcie na dole. Jak ktoś mnie gdzieś otagował w ogóle, to też mi dajcie znać, bo ja nie oglądałam YouTube'a też 3 miesiące. Nie widziałam ani jednego filmu, więc też muszę w jakiś dzień usiąść i przejrzeć dziewczyny, które subskrybuję i zobaczyć, co tam się u nich działo, bo po prostu nie wiem nic kompletnie. Także no, dużo jeszcze mam do nadrobienia. I to tyle, nie będę Was zanudzać. Także dzień dobry, jestem, wracam i biorę się do roboty YouTube'owej. Pa!